Tam na dole twarz taka z takim nochem. Taki noch merezowy. On tak patrzy. Ale to widać, po prostu to jest typowy merez. No zobaczcie. Bo jak się nie porusza, mogę, ten mowek mnie tak bawi. Cześć, witajcie, tutaj Mangetsu, mamy królową sosu, witamy was w Stardew Valley, Maki Roll, o, rolkę mamy. Ona dzień dobry. Do bundla jest w ogóle. I... Maki Roll? O kurde, ta. Ale tańczy. Dupy są za... duchy są zaniepokojone. Co? Zaniepokojone są, no. A ja mam neutralne. O, na to. No w ogóle dzisiaj pada, o, czerwony talerz, receptura, no czerwony talerz. Świetnie. Dzisiaj pójdziemy sobie do tak zwanych cave'ów, ale też chciałem na przykład kupić kurczaki, chciałem kupić ziemniaki. Ziemniaki, kurczaki, ziemniaki. Ziemniaki, kurczaki i ziemniaki. Ziemniaki. Chciałem też na przykład iść do cyganki, bo pufferfish by się przydał i tak samo chcieliśmy jeszcze iść... ulepszyć sobie, o właśnie samorodków miedzi, sztabki miedzi nie mamy w ogóle, sztabek miedzi nie mamy na ulepszenie kilochu. Nie mamy, bo właśnie by wypadało i zrobić, o postawiłeś tego skarkrała, tak, nie? zbieraj i lecimy, nie ma co marnować. Chociaż... Teraz postawię mojego tylko, żeby był. Chociaż to na tym etapie to już nawet nie mamy co się spieszyć, nie pójdziemy do cave'ów. Pójdziemy do cave'ów na chwilkę, nie na cały dzień. Aha, kurczaków jeszcze nie kupimy, bo jak mamy kupić, jak nie jest wybudowany ten. No ona robi, nie? No, ja zobaczę chociaż, ona robi. Ja zobaczę chociaż, czy jest ta cyganka ma otwarte, bo ona, dzisiaj jest niedziela, ona ma piątki i niedzielę, ale nie wiem od której godziny, czy od 9, czy później. Nie mam pojęcia, ale ja idę dopiero oddać mu te wszystkie kropsy i takie rzeczy, żeby dostać pieniążki. Ale jakie mu oddasz? No, wszystko co pozbierałem, nie? Teraz z pola. Aha, no dobra, okej, w porządku. Masz pieniążki. Ogórek morski można kupić za 500. Ogórek morski nam jest przydatny, chyba? Właśnie nie wiem. Nie, chyba on nie był w tym bundle. Zobacz, czy w bundle jest potrzebny. Ta, zobacz. Chyba nie kupię był. Rzadkie nasiono, na jesień się przyda, za niedługo mamy jesień. Rzadkie nasiono? Tak. A to jest ten, to nie jest to, co właśnie mówiłeś, że wygląda jak to logo? Tak, to jest to. Aha, no ładne jest. Jak ono się nazywało? Nie pamiętam. To jest Sweet Jamberry, tak? Aha, no tak, masz rację. Dobra. Pierre, I have, kurde, quality spring, te, cropsy. I have kurde. I have. Dobra, ja stąd idę. Są te rare seedy i co? No chciałem kupić jeszcze kurczaczki, ale zapomniałem, że Robin wciąż tam klupie sobie młotkiem. Właśnie tam na farmie ładnie pracuje. Pracuje, to tak wam tylko powiem, że kurczaczki można kupować po 800 i można kupować umarni. Zobaczcie, sami kup zwierzęta tutaj są właśnie, tylko trzeba wybudować najpierw. Ona wygląda marnie. To co? Idziemy do tych cave'ów? Tak, tylko ja pójdę dłuższą drogą, możesz już iść i kopać i wydaje mi się, że dziś mamy potencjał, żeby dostać się na samo dno. Myślisz, że osiągniemy pułap? Tak, chociaż pułap, ale tak naprawdę nie wiadomo ile jest, pamiętaj, że nie wiadomo, nikt tutaj nie wie ile tam jest poziomów. No właśnie, my też nie wiemy. Nawet najstarsi w tej wiosce, nikt nie wie. My też nie wiemy. Pamiętajcie. No, ale wiesz co, cieszę się, że teraz mamy tak bardzo fajną ilość kasy. Będziemy mogli sobie wszystkie te stodoły wybudować. Tak samo myślałem, żebyśmy jeszcze tak powiedzmy na jesień, zimę myśleli o drzewkach owocowych już na przykład na następny rok, nie? Bo one też są do bundla i też by były fajne. Tak. Ty kopiesz już tam w cave'ach? Nie, ja kopię w farmie. Czemu? Co ty robisz? Ja? Ja no? Tutaj odkładam rzeczy, żeby... Ty odkładasz rzeczy. Dobra, to ja idę do cave'ów sam, już dotarłem. Nie, ja już docieram. Ja już docieram. Wziąłem sobie przy okazji cave'owe jaskiniowe marchewki. Tak, powiem taką ciekawostkę. Dawaj, Boxdel, no. Na setnym poziomie mieliśmy Star Dropa tutaj, ale na setnym poziomie też da się łowić. I tutaj się łowi takie specjalne węgorze, takie ogniste. I one są bardzo trudne. Tak. One są strasznie trudne, to jest lava eel. One są strasznie trudne do złapania. Nie polecam. Dlaczego mówisz ogniste, jak są lawowe? To są dwie różne rzeczy, kolego. No dobra, no nie ma znaczenia. Nie? Obie rzeczy parzą. No, a jestem w cave'ach i też mi się to tak? Nie podoba, bo nie mam szczęścia dzisiaj, ale jest przejście. Ja mam neutralne, więc ja może będę przechodził, co? No, ten obszar jest zainfekowany. To co, jaki poziom? Na jaki poziom idziemy? Ja nie wiem. Idziemy na ostatni, czy chcemy... No tak, na ostatni, chodź. Czyli jakby zdobywanie kopru jeszcze zostawimy na później. Tak.
Golden Copper, synu? Myślę, że takie rzeczy z Golden Copper. Takie rzeczy właśnie możemy nawet na poza nagraniem zostawiać, nie ten Copper, bo czy ludzie by chcieli oglądać kopanie Copperu? Tak. No nie wiem, no nie wiem. Niech się wypowiedzą, o. Niech się wypowiedzą. Czy lubią kopanie Copperu, kopanie później Silvera, kopanie... Ten obszar jest zainfekowany. No już kończymy go. Już kończymy go. Widzę, że ty się zajmujesz ładnie czyszczeniem terenu. Ta. Bardzo dobrze, ja ci pomogę. Statku. Połowę HP straciłem. Bo kto jest statki, jest piękny i gładki, pamiętajcie. O! A tutaj jest kamień z nogami. O, bonben! No mamy bonbensy. Fajnie, to można wysadzić. Wiesz co, znaczy nie, bonbensy będę zostawił na sam koniec, w razie gdybyśmy mieli taką sytuację, że wiesz, że mamy ostatnie jakby... Aha, zapomniałem. No właśnie. Nawet jeśli to ty masz ten swój jeszcze ten... A dobra. Będziemy razem rozklupywali. A i właśnie mówiliśmy o tym na odcinku. Czekaj, bo będziemy brać dokończę jeszcze. Bomby zostawiajmy w takiej sytuacji, jakbyśmy mieli na przykład parę tam sekund do końca, wiesz, nocy i byśmy chcieli na szybko odkryć. Tak samo można z 99 kamienia zrobić starcase'y. I to już jest automatyczne przejście w dół. Warto wiedzieć. No tak. Jest do zrobienia, mamy recepturę, przynajmniej ja mam. Ja nigdy tego nie robiłem. Mam to też. Wiesz co? Zawsze jak byłem w tych właśnie ognistych cave'ach, to zawsze jakoś jak rozbiję te czerwone kamienie w nadziei, że pod nimi jakby więcej jest przejść i więcej geodek z nich wypada. Hmm. Tak jakoś wiesz. To jest to, co wcześniej mówiłeś, zanim ci przerwałem? Nie, mówiłem, że znaczy jeszcze nie mamy tego osiągniętego poziomu, żeby wybrać cokolwiek, nie? Na górnictwie. Nie mamy. Dopiero ja miałem. W piątym poziomie. Tak? I wziął, a to mówiliśmy klejnoty, o tym. Klejnoty wziąłem. Ty bierzesz klejnoty, a ja sobie wezmę większą ilość kruszców. O, kruszców. Kruszcu, ty jesteś kruszec. Kruszec? O, jest. Ej, co to on ma taki? LOL! Jak to dziwnie wyglądało! Co ma? Rejma? Ten czarny ziomek, on na tle tego slajma albo na tle tego czerwonego kamienia jakby tak się zbugował, że widać było taki creepy uśmiech i takie czerwone oczy. Ja myślałem, że to jest jakiś nowy przeciwnik. Dobra, ja tu rozumiem. A ja mam dziwna babeczka, 100 energia. Co jest w środku? To jest dziwne. Oj. Wysłuchałem się za bardzo w to, co mówisz i puknąłem jeden raz za dużo. Dobra, dawaj kwarta, 3, 4. I tutaj. 3, 4. Elegancko. Kurczę, jestem ciekaw, ile tego będzie wypadać, kiedy ja będę miał właśnie tego perka. Też właśnie ciekawi mnie, jakbyśmy mieli obaj tego perka, co to by było. Kop, bo nie ma czasu do Ale ja tu uspokój się, ja tu musiałem sobie zrobić porządek. No właśnie, tutaj na głupoty tracimy czas. O, Meres tam siedzi. Gdzie? Tam na dole twarz taka z takim nochem. Taki noch merezowy. On tak patrzy. Ale to widać, po prostu to jest typowy merez. No zobaczcie. Bo jak się nie porusza, gdzie... Ten mowek mnie tak bawi, że to jest niemożliwe, nie? Ale coś to taki useless strasznie. A, czyli uważasz, że merez jest useless? No nie, że ten mowek jest useless. Ty tam kopaj, bo ty masz większą szansę na przejście. Nie mam większej, mam neutralną. O, uciekł ci kamień, nie? Uciekł ci kamień. No, ale masz większą, ja mam na negatyw. W sensie szczęście dzisiaj. Pozytyw. No tak. Dobra, ubijaj te kamyczki. No o, jest, proszę bardzo. Ile kurczę tych przejść trzeba było wykopać? Ojej, ile węgla? A no czy to... węgla? Złotego węgla. No powiem ci, że... O, jest przejście. To walimy to, raz, dwa, trzy. Wiesz co, ja proponuję już tego nie klonować, tak mamy dużo złota, a czasu może... Nie mamy dużo. Teraz mamy, wystarczy nam. To nie mamy dużo. Dzisiaj rozklupujemy, nie kopiujemy, bo to za dużo czasu na to schodzi. Ale już to zrobiliśmy. Czekaj, baginy. O! Mixy sobie wypadły, super. Jest to w ilości 2. A, chodź co, Kirby. Wykop tam, ja idę już niżej. Armored Kirby. Normalnie. O, śmieszne jest to, że przeszedłeś przez przejście i mi się odpaliła muzyka. Bo zazwyczaj właśnie jak jesteś w cave'ach i przechodzisz przez przejście, to się włącza muzyka. Tak jakby mi się to zbugowało. No nie wiem, mi się nie odpaliła żadna muzyka, ale za to na dworze mi się odpalił tak zwany deszcz, więc powiedzmy, że mam tutaj dwa soundtracki naraz. Ja nic nie słyszę. Raczej nie, że naraz, tylko no to raczej u mnie będzie słychać takie padanie w okno, zawsze to jest, zawsze to słychać. A Meres tu jest! No wiem, patrzy się, ryjem, odwrócił się tam ryjem, patrzy tym nochem. Co mnie atakujesz? Tak, o, mega bomba wypadła. Mega bomba, to zostaw jeszcze. Zostawiamy na ostatnie levele. Tam jest jeszcze ostatni level. Ale kwarce moglibyśmy podnosić razem. Kurde no, odwal się do slime, niedobre. Pokonaj go! LOL, się uleczył, ham! No tam, spokojnie.
Dawaj. Jak tak można się leczyć? Dawaj, Meres, rozklupuj. Nie łaź ryjem, tam jest powrotem, tylko. Ale ja tu przejście znalazłem, co ci chodzi. No już! Tam jest złoto! Trudno. O, kolejne. Nie! Eginę, pomóż. Teraz jak z dzieckiem, trzeba uratować. Ale teraz mi pomóż, bo... Co tu masz? O, to są te sitsy? Ale nie. Fajnie to wygląda, taka torba, kurczę. Torba, no wziąłem ze sobą, bo nie było kiedy się odstawić. Energię mi się ten marnuje. Weź go! Nie! Tutaj mam drugiego. Zginę! Pomocy! Ile masz HP? Mało! Weź ich! Dobra, ja zjem. Bo i tak będę niedotykalny. Dobra, będę miał większy poziom walka. O, znowu kamień ci ucieka. No. Ja cię tutaj cały czas cię bronię, a ty kurczę taka wdzięczność. A jaka wdzięczność? Ja ci tylko tego mówię, że kamień ci ucieka. Ty jesteś wdzięczność. No nie wypada krab z niego. Teraz się zdenerwuję. A, bomba! Padła bomba do piwnicy i nie odkryła żadnego... Jest, przecież. Jest, jak to nie ma, jak jest. Dobra, idziemy. Na 110 chociaż. Aż mi cały pad zawibrował na biurku. No i uważamy na to, żeby wyjść tak 20... Chociaż nie, mamy teraz też kolejkę, nie? Tak, ale mieliśmy też właśnie wyjść wcześniej z tej kopalni. No będziemy wychodzić wcześniej, bo kurczę, ludzie, 2000 ostatnio straciliśmy. To jest za dużo, żeby to tracić. Naprawdę, szkoda mi się zrobiło. Płakałem, jak oglądałem ten odcinek, no, i montowałem. No, właśnie po odcinku płakaliśmy razem. No. I chodziliśmy na kremówki. Ile złota to jest? Co? Na kremówki chodziliśmy. Tak, takie słodkie, żeby nam było lżej na sercu. No. Chodź na koniec tutaj do mnie, bo tu jest pełno tych beczułek do rozbicia. Ale ja tu mam przejście do drugiej A strony. A tu jest milion beczek. Idę tam. O, hardwoody wpadły, super. Ale musisz je rozklupywać bez mnie. Co? Nie rozklupałem, co ci chodzi. Dobra, no to chodź tu. Ała. Zaraz no zginę. Daj się ten. 6 HP. I kamień. No pokonaj go, bo ja mam 6 HP. Już. Chodź tu. Ojej. Ten tu gdzie ja i dawaj. To 3, 4. No co jest? Kamień, ja tu zjadłem jeszcze. Trzy, dawaj, raz, cztery. Dwa, trzy. No i od razu więcej rzeczy. No ja zaraz zdechnę. Ile masz HP? Ja mam 48. No to daj mi trochę coś do jedzenia, bo ja nie mam nic. O, przejście. To żuli, skrzynka, kurde. skrzynka. Chodź tu. Buty, kosmiczne buty. Ale ładne. A to takie endgame'owe już w takie sumie. Kosmiczne, no. Wiesz, Galaxy Sword i tak dalej. No raczej już niżej, ładne. Chociaż do 115. Może byśmy dali radę z tymi bombami. Meres! No nie, mnie trafi, ja jestem dead, idź tam. Idź! No idź do niego! Leci pocisk. Ale co pan się tak pieklisz? No bo ja mam, ja nie chcę stracić tu, nie chcę tu zginąć. Ja nie chcę. No to daj mi coś do jedzenia, żeby się uzdrowić. Bo ty się chamisz strasznie. Bo wziąć coś ze sobą, o nie, teraz żydzisz ode mnie. Wziąłem, tylko już zużyłem, bo ja cię ochraniałem jak ty jadłeś na przykład. Ta. No ja dobra, nie? Ja tu wysadzam, uciekaj. Czemu? Uciekaj! O! No nie ma przejścia. No, to jest 12. Wiem, wysadzę. Może się poszczęści. Nie, zginę. O, dwa te. Zawibrował ci pad. Znowu, no. Dobra, wysadzimy to i idziemy. Już chyba nawet nie odkryłem. Jest. Wiesz, znowu wibruje, to słychać. No wiem. Dobra, idziemy stąd. Ta, idziemy, nie ma co. Nie chcę się wywalić znowu. Mamy te wagoniki, jest super. Teraz szybciutko przystanek do przystanku autobusowego i do domu. Tak, ja tu się odstawię. 110, więc jeszcze trochę nam zostało ludziska, ale już tak rzut beretem praktycznie, no. O, rzut czapkiem. Weź się powstawiaj złoto chociaż. Ja muszę odstawić rzeczy najpierw. No to ja złoto. Nie mam złota. Mam mało złota. Tak? Nie no, 30 mam, no to za mało. Dobra, topaz, tutaj giotki, miedź. Dobra, dawaj, bo ja też muszę wywalić. No to ty też. No to ty też. To. Nie. To. To nie. Znowu. A mam jeszcze jedną bombę. Co jest? No odstaw to. Wywalać mi rzeczy. No tak, no bo skrzynka zajęta. No wiesz, tu stwierdziłem, że po co mam się beczyć, jak mogę no, sobie w sumie rację, możesz mi wrzucić, nie? Dobra, daj mi tu jeszcze weź. To się wywalimy zaraz, jak to się tak skończy. Ej, no ja idę stąd. Chodź tu. Spać. Nie, nie zdążymy. No nie wierzę. Pierwszy raz ja się nie wywaliłem, a ty nie waliłeś. Ale zobaczymy, czy będzie list. Jeśli można by się wywalić w swoim domu, to będzie ciekawie. Rolnictwo 7. O! A ty nie myślisz walka. Rolnictwa 7 w poprzednim odcinku? Właśnie nie wiem, co to się stało. Może się powtórzyło po prostu.
Tak by ci cofało te levele tak trochę. Oszukują mnie tutaj, no co mam powiedzieć. Znaczy oczekiwanie na pozostałych graczy. No i zobaczymy, Już. czy będzie list, bo jeśli nie będzie listu, to znaczy, że można się wywalić bezkarnie w swoim domu. Ja u mnie spałeś, szedłeś dupą. Ta, też to miałem, tylko że u ciebie. Wróżbita Maciej. Dusze dzisiaj są neutralne, super. Jutro będzie padać znowu. Wow. Ej, nie ma listu, czyli można się wywalić w domu, ale nie masz energii po prostu. No to w sumie nawet by, a sprinklery, nawet by to... sprinklery robisz? No właśnie, mam zamiar, tylko pozbieram najpierw te rzeczy. Dobra, to rób pan. Kurczę, czemu drewno mi wzięło? Robin, nie skończyłaś budować? Czasem? Bo nie słyszę klupania żadnego. No, chyba skończyła budować. Czyli można byłoby zrobić tak, ten, kurnik. Pójdę po kurczaki. Nie, dalej jest. Co? Dalej, no. No to chyba z 3-4 dni robi. No to lipa Robin. Trochę. Idziemy dziś do cave'ów, czy odkryć tak już do końca, czy łowienie? Wydaje mi się, że możemy to zakończyć, żeby już było z głowy. Dobra, no to ja chyba lecę od razu, wiesz? Dobra, to leć, a ja tu odstawię rzeczy. Zrób sprinklery i dołącz tam do mnie. Tak i tak dalej. Dobra. Nie przejmuj się tym. No ja lubię się przejmować. O, to kot. Dobra, 4 sztabki tego. 5 sztabek tego, to będzie tego też 5. A tego, tego też 5. I później będzie tamtego. I, a właśnie, jeszcze sprawdź te grzybki, bo ja... Zaraz pójdę. Tylko ja tam w sumie chodzę ostatnio, wiesz? No, dosyć bardzo dobrym grzybiarzem. Grzybiarzem. Bo ty masz grzybice. Na tens? Jesteś moim grzybusiem. Ojej, dobrocze w sumie trochę. No, bo jesteś dobra. Zielony. Wypadałoby zacząć robić dziury na sprinklery, wiesz? Bo mi się kończą miejsca już. Rozstawianie nowych. No to tam możesz podzielić sobie. Linus chce samogłów. Nie dostanie. Ej, dzisiaj dwarf ma urodziny. Nie dostanie. Ej, weź jakiś... jakich mamy klejnotów? Topazy może weź, bo chyba ten dwarf lubi wszystkie klejnoty. Czekaj, sprawdzę. Dobra, sprawdź, ja tu odłożę te rzeczy, bo kurde, nie mam... Gdzie ty tak, wsadzamy te zdublowane rzeczy? Tak, jakiekolwiek klejnoty, to możesz wziąć topazy. Dwa topazy. Jakie zdublowane? No te wiesz, od muzeum, żeby to wywalić. Tam w tej... na górze, po lewej, tam na tym... na tej literce L, u czubka, u góry. Dobra, u czubka. U czubka. To topazy wezmę dwa. I do czubka idę. W do razie. Czubka. To wywalam. Ryfek, czubek. Rurek. Rurek. Nie tu, co ja robię? Dawaj mi to buty. Mi się wydaje, fajnie, że mamy... No? No? Mów. Nie chciałem powiedzieć tylko, że fajnie, że mamy już te takie jakby endgame'owe rzeczy, nie? Te buty. No właśnie, ja się cieszę, że tyle teraz nam wychodzi, ale obawiam się, że ostatnio tylko cave'y i cave'y są, a się boję na przykład o to łowienie i tak wydaje mi się cały czas mam takie przeświadczenie, że coś mieliśmy zrobić, ale o tym zapomnieliśmy, nie wiem czemu. Nie no, kładka zrobiona, więc o co chodzi? Niby jak będziesz tam miał przepalone wszystko, to mógłbyś koper dorzucić do pieca. Jakbyś... Jestem u kopalni. Aha, no dobra. Chodź, damy mu, nie? Dzisiaj to jest, tak? Dzisiaj? Tak. Wiesz co, to daj mu zejść, żeby się od... A nie, w sumie tutaj nic nie odblokowałem. Dobra, to jest okay. Wspaniały prezent. To czekaj, wychodzę i daj mi. Olej czosnkowy on sprzedaje. Daj. Szybko. Speedrunujemy. I leć od razu odkrywać. A masz dzisiaj szczęście, czy nie? Nie sprawdziłem chyba. Nie sprawdziłeś? No ale ja jeszcze muszę dopiero skoczyć i sprzedać mu te wszystkie kropsy i wtedy pójdę. Kolejką się przejadę. A nie możesz tego do. Nie możesz tego do tego do pudła później wrzucić na koniec dnia? Niby mogę, ale wiesz, więcej pieniążków za sprzedanie złotych, nie? No właśnie nie wiem w końcu jak to jest. Dobra, do pudła wrzucisz, chodź, odkryjemy 20, bo jak nie odkryjemy. Ale już to... jestem upiera. Ten to zawsze po swojemu. Ja jestem upiera, ja mu dam i zaraz przyjadę. Bo wiesz, z tymi słabymi kilofami to te 10 leveli, czy ile tam będzie, ja nie będę spoilerował, to ja będę się męczył, powiem ci. No bo energii mamy mało niestety, no. Energii mało? Ja już w ogóle na przykład nie mam energii. Patrz, ile mamy pieniążków. No mamy. Ale chodź jesteśmy odkrywać. W luksusie. Chodź odkrywać. Uspokój się, ja zaraz przyjdę. Bo nic nie odkryję, mi się skończy dzień i dalej nie będzie odkryte. Jest 11 dopiero. No wiem, ale wiesz jak szybko mija tutaj czas? Zauważyłem, wiesz, gramy w tą grę już kilka odcinków na YouTubie mamy, więc no. Wiem chyba. No mamy rzeczy. Tam jakieś dwa odcinki, wyszły. Bo wiesz, ja dopiero generalnie zacząłem grać w tą grę wtedy, kiedy zacząłem ją nagrywać, nie? No, ja też i ogólnie to jesteśmy typical YouTuberzy, którzy nagrywają Stardew Valley, bo zauważyli, że to jest pikselowa gra i nagrali 3 odcinki już koniec. No, po co więcej? Lepiej robić, nie wiem, co robić. Ranki, o. Wiesz, no za długa gra to nie chce mi się too long to play i elo.
Halo. Dobra, to jest kwarc po lewej, ja sobie go podniosę. Nie rozbijamy. Masz jakieś bomby, może? Nie. Nic a nic. No to trzeba będzie po te kopry pójść poza odcinkiem i zrobić dużo bomb, bo nie będziemy ich kupować, nie? Tak. No i za niedługo będzie też festiwal ostatni, pożegnalny lata i już będzie tak naprawdę połowa roku odkryty. Będzie jeden z moich ulubionych eventów, ten wiosnę. Wiosnę. Tam gdzie jest masa tych, tych fajnych stoisk, co można kupować rzeczy. No to jest tam mój ulubiony. Zaraz tak? Obok luau, no. Ja go lubię też strasznie, właśnie fajny. Jest taki klimatyczny, jest właśnie to się dzieje w nocy, nie? Jakby. I to a czekaj, super. Tobie chodzi o Halloween? Nie Halloween, to on drugi. A to nie dzieje się w nocy. Jak to nie? Stardew Fair jest normalnie. Po południu. Ale to w nocy jest, ciemno jest. Nie, nie jest ciemno, ciemno jest w Halloween. Chodzi mi o tym, co na molo, tam są te rzeczy, to jest statek podwodny i można tam spłynąć. A, to jest w zimę. Tak? W zimę? Tak, to jest Night Market. O Jezu, no to już nie pamiętam, jakie te eventy się działy. Ale w każdym wszystko razie żeś fajnie pomieszał ze sobą. No, jeszcze raz, że powiedziałem, że to jest wiosna, a potem, że... Wiosna, później, że jesień, później podałeś event z zimy. No, cóż, no, taki zakręcony. Co tam wiesz? Co paprocie, to jest? No one są do zebrania i tak w... Ej, to jest kryształ w ogóle z ametystem. Dobra, ile? A. Lol, szmarek wypadł. Zawsze, jak matkę kocham, zawsze z tego wypadał mi ametyst. Nie, to nie jest kamienia ametystem, to dostaje ci losowy kryształ, może nawet ci ten tęczowy. No to w takim razie mi zawsze wypadały te iridium, ametysty. Iridium chyba też ci może z tego wylecieć. No to nie wiem. W każdym razie zawsze mi wypadały ametysty, praktycznie zawsze, albo już zawsze. Mówiłeś, że dopiero 11 jest, już mamy 15, a nawet nie mamy 115. No nie moja wina, że mamy nieszczęście, na co ci poradzę. Dlatego mówiłem, żebyś jak najszybciej, bo tutaj kurczę, nie ma z tym zabawy. Tutaj kamienie trzeba... to RNG totalne. Będzie tutaj po prostu... Będzie wstyd, jeśli tego dzisiaj nie odkryłem, tyle powiem. Jest przejście, jest przejście. Ja się nie czuję wstyd, zawstydzony, ani trochę. A ja trochę tak, bo... W ogóle przydałoby nam się też ten... Te glowing... pierścienie w końcu wydropić, nie? Mam jeden, no bo wyleciałem. Zauważ, że w ogóle ich nie mamy, a one... No ja mówię, że mam teraz. Tak? Ja nie mam. Powiedziałem ci dwa razy, mam. Myślę, że idzie o przejście. No. O, wypadła mi obojana pałka, dwa. Pałka. Dwie, w sumie. Pałka za pałka, dwa kije. Nie toperze, uważaj. Ten kryje. W ogóle właśnie też bardzo mało tych jakby eventów z przeciwnikami. Jeszcze ani raz nie miałem u siebie. Ty miałeś raz chyba. Nie. Dużo było, z 5 razy jak nic, tylko ja szybko no uciekałem. Ja i cię wtedy poganiałem, żebyś chodził przejście niżej, a ty mówiłeś, o złoto. No bo ty tylko masz te jakby eventy złe. Ja jeszcze na swoim ekranie ani razu nie miałem takiego. No chyba jak sam jesteś w cave'ach, czy tam jakaś osoba ma może... Ile, masz znaczy... coś na energię, bo ja nie mam nic. Mam jedną marchewkę tylko. Daj. Jeszcze ale planą. Ja też potrzebuję. Ile masz energii? Ja mam... Mało. 5. Taki jesteś kolega, to ja ci dam i nie będę miał zaraz też. A ile masz energii? No, na razie mam 90, ale no to fajnie, 90! No i co? Klupnę, nie wiem, ile razy? 10 kamień i się skończy. Nie mam energii, 90. No i fajnie, zaraz, kurde, nie mam energii już. No i będzie do 115, widzisz, nie uda nam się do końca. Ja wiedziałem, że tak być. Kwestia tego, że nie mamy kill-offów ulepszonych, no. Z kill-offami byśmy mieli już dawno. Jakbyś sprzedał do pudła, nie do pierdla, to wiesz. A jest event, znaczy w sensie event, no nietoperze przyjdą. O jest. O, to wiedziałem, że z przeciwnika, no. Jezus Maria, zawsze tak się dzieje. Dobra, ja idę walić przeciwników, bo to nie ma sensu bicie kamienie. O, wypadły stopka nam miedzi. Stopki i pustka, no. No ty, klub, bo ja mam 6 energii. No, jak masz znowu mniej energii? No bo ja cały czas klupałem TT, jak ty się nic nie robiłeś. No nie, no ja stałem w miejscu, wiesz, nic nie robiłem. No. Na przykład przed chwilą klupałem, ty czekałeś, aż ja wyklupię. No, oczywiście. No widziałem. No, tak, to wszystko wynieś. No i znowu nie ma przejść. No to spróbuj. Chociaż... No. Na tym etapie... Bombę jedną. O, bombę jedną masz? I... Rozwala mnie po prostu ta wibracja panów. No nie musiałbym go wywalić w sumie stąd, no ale no cóż. Ej, ten, masz może ten, jak to się zwie? Kamienie? No mam kamienie. Daj kamienie. 25. No to mało trochę. No ja mam 42, to wiesz kto więcej kopał. Aha, no tak, w sumie to nie tak, że nie zbierałem ich po prostu.
Dobra, ja nie mam energii, możemy stąd iść. Ja mam 6 energii. Ja nie mam już nic. O, jest przejście. Lepiej... O, gdzie? Na dole. Dobra, to chodź. No jeszcze mamy trochę czasu. Dziwnik! Przeciwnik. Ładuj go! A, chciałem przejście. Tam jest z Rubinem. Od kolejny przeciwnik. Jak biedakujemy, po prostu nie mogę. No cóż, mało energii. Ile no masz Jezus. Energii? Ile masz? 12. No to klub. Jeszcze możesz trochę. Patrz po prostu na energię, pilnuję i 6. Też mam 6. Nie, bo to nie topasz, może przejdzie przejście. Jak to zrobimy, to jesteśmy bogami, więc będzie taka satysfakcja. Tak, na pewno. Ej, tu jest diament! Ruda diamentu. Tak klub mi to... Szczerzona przez niego! Tak klub mi to dwa razy. Raz, dwa. Ile mam 3 energii. Raz, dwa. Czekaj, jeszcze raz muszę. Nie no, czekaj, jeden mam. Mam cebulki, które nic nie dają, ale masz zjem. Cebulkę! Ale ona nic nie daje praktycznie. No, ale rzuć trochę. Poratujesz nas. Ale ona mówi ci, że musiałbyś zjeść wszystkie, żeby event cokolwiek zjadła. Event jest. Znaczy no. Dawaj. Jezus! A ile ona daje energii? 13. No to nie tak źle. Tragicznie. Masz, dam ci. Ale nie po jednej. Rzuć mi garść. Garść cebuli? No. Masz. Bo tak to nie będzie miało sensu. Jezus, nie toperze! Wesenna cebula. Jaki event się zaczyna w ogóle? No nie event, tylko te... No ty tak zacząłeś mówić na te nietoperze, że event. No, no bo można tak nazwać, no. Jezus, ile ich jest? A prze... O, bomba! Wysadzaj! Szybko, tutaj. Na środku. Ja mam bombę? Mam. No, wypadła ci. To rozbij go jeszcze. Ale czemu dawaj, tu. Na ścianę go... Tu. Dobra. A i tak nic nie było z niego. Nieważne. No! No. I pacik. No i nic nie ma, ale nieszczęście. 22 jest. Dobra, ja biję te kamienie, co się uderza dwa razy tylko. Dobra, jeszcze spróbujemy. Try hard. Dobra, ja zjadam te cebulki jeszcze. Aha, i ktoś mi. Ostatnio, tak wspomnę, ktoś się przywalił do tego, że nie mamy zaznaczonej opcji, żeby nam podświetlał jakby kratkę, gdzie bijemy kill-offem. Powiem wam, że ja wiem, że jest taka opcja i że ona ułatwia, ale nie lubię jej. Po prostu moim zdaniem tak gdzieś psuje klimat gry. Ja wolę sobie sam namierzać, nie potrzebuję jakiegoś wspomagacza do kratki i tak dobrze. No ja też go lubię, ale nie uważam to, żeby jakoś bardzo potrzebny był, nie? Jezus, no co to jest z tymi kamieniami, no? No masakra! No to już nie damy rady, raczej chyba, że teraz, kurczę, będą 5 przejść z rzędu. Zaczynasz czuć zmęczenie. O, jest, przejście. Jezus Maria. O, mera, siema. Jezu, ile tu z rzeczy. Przejście od razu jest. To wiesz co, to ty zbieraj, a ja idę od nie, razu. Ja nie, nic nie zbieram, ja zaraz padnę. Dobra. Ostatni ten. Zjadaj, chodź. Ej, nie wiem, czy, ale strzętek jest niekształcony, ha, ha, ha. Nie wiem, czy to... Ha, 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 to Merez zniszczył. Było trochę creepy, jak mamy 4. Mamy bombę jakąkolwiek? Nie. No ja nie mam. Ja też nie mam. Tam Merez siedzi. O, widzicie, nie trafił bijcie mnie. Bijcie podwójne kamienie. Te. Teraz uderza. 12. Spróbujemy. No znowu się wywalimy. Ale jak jeśli uda nam się odkryć mimo wszystko, to nie wchodzimy do skrzynki. Ja już nie mam energii, w sensie nie mam nawet cebuli. Zjadłem całą. Ja nawet nie zdążę zjeść. Zjadaj, zjadaj szybko. Jedz. Jedz, Mariusz. Mariuszku. Gdzieś ci po. Masakra. Ostatnie. Jest, przejście. Jest? Tak. Dajesz. Nawet zbieramy tę skrzynkę jeszcze. Dobra. Bo tutaj nie ma, widzę, nie ma windy. O! To jest i ludziska. Last poziom. Tak, dokładnie, ludziska. Wiecie, to jest ostatni poziom, 120 i mamy kościany klucz. I no opuszczę nie będziemy panie. Na razie zdradzać, po co to jest. I szybko do domu. Widzicie, ludziska jednak się udało. Udało się. Ja od początku wierzyłem, mówiłem to Zokowi, że się uda. No, no, wiem, też ufałem ci. Zaufałem ci i patrzcie, nie poszło na marne. No widzicie, tutaj jest wzajemne zaufanie i miłość płynie i wrośnie. Tylko chodźmy spać. Ty wzajemnym zaufaniu mój, chodź. Zaufaniu. No ja chcę w zaufaniu Golda odstawić jeszcze. Z 1:30. Dam radę. Ja już sobie poczywam, nie chcę ryzykować, a na następny dzień sobie to wszystko uporządkuję. Ananas. Ananas następny. Ananas. Nie patrzyłem nigdy na to. Dobra, ale powiem ci, spodziewam się. Poziom górnictwa mam. Jaki?
No, piąty, żeby no to wiesz, wybrać co perka. Ja mam poziom... Geolog i górnik. No to wiesz co wziąć. A ja mam poziom piąty, walka, też muszę wybrać. Wszystkie ataki zadają 10% więcej obrażeń, szanse na trafienie krytyczne zwiększono o 50%. Ej, dobra, ja już wiesz kliknąłem. Co, ja wezmę wojaka, że wszystkie ataki zadają 10% więcej obrażeń, okej? Okay? A ty weźmiesz kryta. No dobra, może być. Mimo tego, że nie lubię, ale wezmę. Chyba kryt nie jest taki zły. Ale nigdy go nie brałem, jak szczerze mówiąc. Nie kupuje mnie to. Dobra, możesz. Dobra, nie wychodzimy już, ale jak coś to tutaj widzimy, znowu leje deszcz, co jest? Sprawdź w questach, czy masz zrobionego questa za klatkę. Hodowla zwierząt, w sensie? Tak. Zbuduj klatkę, nie mam. Bo ja mam tutaj do odebrania nagrodę, nie wiem, może ty będziesz musiał osobno albo coś, zobaczymy. Zobaczymy, no. W każdym razie mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ostatecznie, w mękach i w bólu, odkryliśmy całe cave'y, więc to już nam odejdzie z obowiązku. I z jednej strony się cieszę, chociaż... Ej! Masz, weź to. I weź nad głowę. Co? Jej! No weź go, nad głowę. Dobra. Okej, okay, głupoty. O! Ale fajne. Z drugiej strony, właśnie fajnie, że to odkryliśmy, ale... Znaczy, że odkryliśmy już wszystkie cave'y, ale i tak pewnie będziemy tam wracać po to, żeby zbierać potrzebne rzeczy do... Na przykład sprinklerów i tak dalej, do receptur. No i to tyle. Mamy też odblokowany klucz kościany. Jeszcze się dowiecie, do czego on służy. No i to było na tyle. No. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak zwykle zapraszam jutro o 12:00, więc pa pa! Pa pa!